Na tekst ze swojego bloga zaprasza Państwa Józef Wieczorek. Zapraszam do wysłuchania. Plagi akademickie. Czy nowy minister da radę plagom akademickim? Nowy minister nauki, tak wyższej jak i niższej, ma zostać Przemysław Czarnek, profesor KUL-u. Lecz nim został zaprzysiężony, już go zmogła plaga koronawirusa. Może doświadczenia z tą plagą będą mu pomocne w zwalczaniu jakże licznych plag akademickich. Już zauważył, że orientacje reformatorskie i ocenne w naukach humanistycznych i twardych są rozbieżne i lepiej je traktować inaczej, tak aby była szansa na wzmocnienie nauk humanistycznych. Zapowiada skończenie z ideologizacją szkolnictwa w postaci tęczowej. Nie należy się więc spodziewać, aby rozpoczął treningi kładzenia się rejtanem w obronie gender, co zapowiadał jeden z jego poprzedników. Gdyby ministrowi udało się środki marnotrawione na tęczową ideologię przeznaczyć na podniesienie finansowania nauki i nauczania merytorycznego, to byłby to już postęp. Z dotychczasowej wypowiedzi ministra wynika, że jest raczej zwolennikiem działań konstruktywnych, a nie destruktywnych i obroni naszą edukację przed tęczowym postępem na każdym szczeblu. Ledwo rok akademicki się zaczął, a już mamy ofiarę walki z plagami i to na szczeblu rektorskim. Rektor Uniwersytetu Gdańskiego Jerzy Gwizdała, który do tej pory uchronił się przed plagą koronawirusa, nie uchronił się mimo deklarowanej uczciwości przed plagą plagiatów. Padły plagi ofiarą i już przestał być rektorem, nawet zdalnym. Jak do tej pory nie słychać o rektorach, którzy padli ofiarami skłonności do ustawianych konkursów, a ta plaga kładzie nasze uczelnie od lat. I to na obie łopatki. Ciekawe, czy minister skorzysta z doświadczeń Włoch, kraju mocno dotkniętego tak plagą koronawirusa, jak i plagami akademickimi, gdzie wdrażany jest w życie projekt Università Bandita, działań prokuratorskich wobec rektorów cierpiących na podobne skłonności do ustawiania konkursów akademickich. Są one ujawniane w przestrzeni publicznej, stąd można skorzystać z tych przykładów na drodze do wyzwolenia się z tej plagi rujnującej nasz system akademicki. Faktem jest, że poprzednik ministra nadał potężną władzę rektorom w ramach konstytucji dla nauki, mimo że ci przez lata nie zdołali nauczyć się organizowania uczciwych konkursów. Zapowiadali podniesienie swych kwalifikacji przed kilkunastu już laty na okoliczność jednej z licznych reform systemu akademickiego, prowadzonych tak, aby mimo zmian wszystko pozostawało po staremu. Tym razem chyba tak nie będzie mogło pozostać, bo mamy ustawę futerkową, a przecież wyznacznikiem władzy rektorskiej są gronostaje. Czy nie będzie konieczności pozbycia się tego fetysza władzy? Już przed kilkunastu laty studenci przerażeni rosnącą liczbą uczelni z nazwy wyższych, zarządzanych przez setki rektorów przystrojonych gronostajami, organizowali akcję Gronostaj, aby chronić populację tych pożytecznych zwierzaków futerkowych. Wówczas rektorzy zasłaniali się wielowiekową tradycją i przekonywali, że to nie oni napędzają koniunkturę na rynku futrzarskim. Teraz w przestrzeni medialnej panuje cisza odnośnie do gronostajów rektorskich. Jakieś 10 lat temu jeden z rektorów ostentacyjnie pozbył się togi i gronostaja i w takim negliżu się sportretował, budząc konsternację, a nawet oburzenie. Warto pamiętać,
że tym rektorem był profesor Leszek Pacholski, wówczas rektor Uniwersytetu Wrocławskiego i choćby z tego powodu przejdzie do historii. Nie słyszałem, aby inni rektorzy przez tę ostatnią dekadę poszli w jego ślady, zarówno grono stajowe, jak i naukowe. Chyba nie zbadano do tej pory, czy gronostaje rektorskie mogą być nośnikiem koronawirusa, ale z powodu pandemii zachowanie należytego dystansu wobec gronostajów rektorskich winno być wskazane, a nawet wymagane. Ze względu na strategię nauki zdalnej, która raczej obniży wyniki nauczania, można się jednak spodziewać zmniejszenia natężenia mobbingu akademickiego, a nawet szkolnego, co byłoby objawem pozytywnym. Trzeba mieć bowiem na uwadze, co kiedyś już wykazałem, że mobbing jest skuteczną metodą negatywnej selekcji kadr akademickich, a taka selekcja w tym systemie nie jest pożądana. Aby system zmienić, konieczne jest natomiast zainstalowanie w systemie Polskiego Monitoringu Patologii Akademickich, POMPA, dla wypompowania patologii akademickich. Należy życzyć nowemu ministrowi redukcji nauki, jak i edukacji bezobjawowej oraz skupienia się na ochronie pozytywnej, to znaczy odmiennej od patologicznej, orientacji intelektualnej i moralnej kadr szkół z nazwy wyższych, jak i niższych. Józef Wieczorek. Tekst opublikowany w tygodniku Gazeta Polska. Dajcie mi te małe skrzypce.